Dziadzia, jak zauważyłeś dzisiaj test powłoki FX Protect, wygląda jakby już praktycznie umarła. Wewnętrzna strona zero kropelkowania, zero zjazdu, tak naprawdę jedna wielka tafla. Od zewnętrznej strony no też cudów nie ma, ale tu nic bardziej mylnego. Zobacz, co potrafi zrobić WSR od RRC w połączeniu z kwaśnym APC od Aqua. Zapraszam do dalszej części filmiku.
Owoka żyje. 4,5 miesiąca na aucie, ogólnie 5,5 miesiąca na felgach. Dużo, nie dużo, ważne, że jeszcze żyje, czyli kontynuacja testu będzie. Co do odtykania WSR i Aqua, nie bój się tych produktów, tak jak widziałeś, podstawa u mnie bynajmniej, jeżeli chodzi o WSR, zwilżyć myjką powierzchni, tak żeby była woda na danym elemencie, na felgach, na panelu, czy tam na lakierze. On uwielbia, jak jest mokre podłoże, wtedy on się fajnie rozprowadza, fajnie się nim pędzluje. Jak widziałeś, obfita piana, nie stawia oporu i pięknie odtyka. Zrobiłem dwa takie podejścia, czyli woda, WSR, pędzlowanie, wypłukiwanie, na to obficie Aqua 1 do 20, wypłukiwanie, drugie takie samo podejście i wystarczyło. I powłoka wróciła, wróciła. No nie jest ten kropik taki jak na początku, jak zaczynałem test. Wewnętrzna strona ewidentnie tafluje, ale zjazd jest. Przed odetkaniem była totalna tafla, zero zjazdu. Tak samo i po zewnętrznej stronie, więc nie jest źle. Zima nie była sroga. Kilometrów, nie pamiętam ile tam było, na pewno wpiszę w opisie. Felgi idą na stosowny stojaczek, przykryty odpowiednim pokrowcem i czekają na kolejną zimę. Dzięki, że wytrwałeś do końca. Mam nadzieję, że test Ci się podobał, że był rzetelny. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!